CV to nie tylko pierwsza związana z tobą rzecz, którą potencjalny pracodawca widzi. Przede wszystkim jest to jedyny element procesu rekrutacji kandydatów, nad którym masz całkowitą kontrolę. Odpowiednio przygotowane CV pomoże tobie zyskać uwagę pracodawcy i dać szansę do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, a to już więcej niż połowa sukcesu. Idealne CV zachęca do czytania i poznania Twojej osoby, definiuje stanowisko. Które chciałbyś zajmować i prezentuje posiadane przez Ciebie umiejętności. Dane personalne. W tej sekcji wymieniamy swoje imię i nazwisko. Adres, adres do korespondencji, jeśli różni się od stałego adresu zameldowania, numer kontaktowy oraz e-mail. Wykształcenie. Ukończone szkoły i uczelnie wymieniamy w odwróconym porządku chronologicznym, najnowsze na samej górze. Tytuł zawodowy lub naukowy umieszczamy w jednej linii. W następnej linii podajemy pełną nazwę uczelni i jej siedzibę miasto potem wydział, kierunek i specjalizacje. Świadectwo ukończenia szkoły średniej powinno być umieszczone tylko w przypadku jeśli jest to najwyższy stopień edukacji. Doświadczenie zawodowe. W tym miejscu należy wymienić w odwróconym porządku chronologicznym zajmowane do tej pory stanowiska. To często najistotniejsza część CV. Podaj, kiedy i gdzie pracowałeś oraz co należało do zakresu Twoich obowiązków. Pamiętaj o podaniu pełnej nazwy firmy, siedziby i rodzaju działalności przedsiębiorstwa, osiągnięć zawodowych oraz okresu zatrudnienia. Co jest umiejętnością twardą? Znajomość języków obcych. Należy określić na jakim poziomie opanowałeś i posługujesz się językiem obcym. Do tego służy skala europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Skalę tworzy sześć poziomów w trzech grupach. A1A2 poziom podstawowy B1B2 poziom samodzielności C1C2 poziom biegłości. Obsługę maszyn i urządzeń, np. wózka widłowego. Kasy fiskalnej maszyny CNC, Prawo Jazdy. Kategoria: Możesz zamieścić także datę zdobycia uprawnień. Różne licencje uprawniające do podejmowania pracy w jakimś zawodzie. Co jest umiejętnością miękką? Oprócz umiejętności twardych, czyli takich, które łatwo sprawdzić, wyróżniamy jeszcze umiejętności miękkie. Odnoszą się one do cech naszej osobowości i stosunku do obowiązków zawodowych. Często w tej sekcji aplikanci wymieniają: umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, dokładność w realizacji zadań, kompetencja myślenia kreatywnego, efektywna organizacja czasu pracy, preferencje osobiste, zamieść tu swoje hobby, wskaż także zainteresowania. Nie warto w tej sekcji koloryzować, ponieważ często lubią dopytywać o nią rekruterzy. Jeśli będziesz mało zorientowany we własnych zainteresowaniach, możesz wypaść podczas rozmowy niewiarygodnie. Życiorys. Format chronologiczny to najstarszy i najbardziej popularny format kerykielem wite. Stworzony został z myślą o osobach posiadających wieloletnie doświadczenie, poruszających się w obrębie tej samej dziedziny zatrudnienia. Ponieważ jest on najpopularniejszy, wiele osób używa go, nie zdając sobie sprawy, że może być dla nich nieodpowiedni. Cywi funkcjonalne. Graficzny typ funkcjonalny możemy nazwać typem zmian. Nie tylko powstał w wyniku zmian zaistniałych na rynku pracy, lecz także jego budowa jest bardziej elastyczna. Cywi funkcjonalne jest w stanie przekonująco zaprezentować korzyści wynikające ze zmian zatrudnienia. Jeżeli wielokrotnie zmieniłeś miejsce pracy, kwalifikacje lub wykonywany zawód, wybór tego rodzaju Civi jest dla Ciebie. Znakomicie sprawdza się w wypadku studentów oraz osób powracających na rynek pracy, cywilnych osiągnięć, samorealizacji. Format osiągnięć skupia się głównie na sukcesach odniesionych na polu zawodowym. Jego budowa formalna jest zdumiewająco efektywna, mimo iż jest to schemat najbardziej zbliżony do funkcjonalnego, koncentruje się głównie na możliwościach i umiejętnościach. Ma jednak zupełnie odmienne zdanie nie tylko czynicie idealnym kandydatem na konkretne stanowisko, ale przede wszystkim idealnym kandydatem na pracownika. Budowa CV samorealizacji jest prosta. Po dwóch najważniejszych działach podstawowych, cel zatrudnienia i podsumowanie kwalifikacji, pojawia się nowy dział wybranych lub profesjonalnych osiągnięć. Dział ten zastępuje dział doświadczenia zawodowego. Bez względu na to, jaki rodzaj CV wybierzesz, powinieneś pamiętać, że W sekcji dane personalne powinieneś zamieścić Imię i nazwisko Numer telefonu E-mail W sekcji doświadczenie zawodowe historia zatrudnienia powinieneś zamieścić Poprawne i pełne nazwy zakładów pracy Lokalizacje oraz zajmowane stanowiska Przedział czasowy Lata lub miesiące i lata Płatne, niepłatne praktyki w sekcji Wykształcenie powinieneś zamieścić Tytuł lub stopień naukowy, wydział, kierunek, nazwę uczelni, np. Na średnią ocen, jeśli jest wysoka. W sekcji Zainteresowania można zadbać o to, by zainteresowania lub hobby były bezpośrednio związane z przyszłą pracą lub pozytywnie charakteryzowały Twoją osobowość. Możesz umożliwić pracodawcy wgląd do referencji. Dodać informacje, że są dostępne na życzenie. CV dobre praktyki. Pisz zwięźle i rzeczowo. Nie używaj zwrotów emocjonalnych. Pamiętaj o odpowiedniej formie graficznej. CV powinno wyglądać przejrzyście. Dziś nikt już nie przygotowuje CV odręcznie, chyba, że to CV kreatywne. Jeśli twoje CV nie jest kreatywne, to używaj jednego rodzaju czcionki. Najpopularniejszy jest Times New Roman o wielkości 12 punktów. Pamiętaj o odpowiedniej estetyce. Błędy językowe, ortograficzne interpunkcyjne są niedopuszczalne. Warto przed rozesłaniem CV widać je zaufanej osobie do przeczytania. Co dwie głowy, to nie jedna. Pamiętaj o odwróconej chronologii, od zdarzeń najbardziej aktualnych do najbardziej odległych. Wystrzegaj się kłamstw, bo możesz zostać na nich szybko przyłapany. Chcesz, by twoje kerykielem wite wyglądało profesjonalnie. Skorzystaj z kreatora CV. W internecie znajdziemy wiele programów i narzędzi, które pozwolą przygotować Tobie profesjonalnie przygotowane CV. Zachęcamy do skorzystania z na przykład darmowego programu Canva, w którym przygotujesz każdy rodzaj CV. Możesz sam stworzyć swój szablon lub skorzystać z dostępnej galerii szablonów. Do tego programu wgrasz także swoje zdjęcie. CV zawierające informacje o celu zawodowym. To krótki akapit, w którym piszemy o tym, dlaczego jesteśmy zainteresowani jakimś stanowiskiem i dlaczego będzie ono realizowało nasze zawodowe cele. Dzięki temu pracodawca dowiaduje się, co może zyskać, powierzając nam dane stanowisko. Im mniej, tym lepiej. Zamieszczamy tylko to, co aktualne i kluczowe z punktu widzenia nowego stanowiska pracy. Najnowsze trendy piętnują zamieszczanie na przykład ukończonych kursów, które nie mają związku z przyszłym miejscem pracy. Na przykład aplikujemy na stanowisko sekretarki. A w umiejętnościach twardych podajemy na przykład znajomość obsługi kasy fiskalnej. CV zorientowane na branżę. Niektóre firmy skanują CV przez specjalne programy w poszukiwaniu wyrazów kluczowych dla branży. To pierwszy etap weryfikacji CV, więc żeby na tym etapie nie odpaść z wyścigu o wymarzone miejsce pracy, warto zastanowić się i sprawdzić, czy użyliśmy odpowiednich fraz. W CV nie piszemy o stanie cywilnym. Fakt. Tak, ta informacja nie powinna mieć wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego. Tylko adres e-mail do kontaktu. Mit. Koniecznie zamieść swój numer telefonu. To nadal bardzo powszechna forma kontaktu. Jedno CV mogę wykorzystać na różne stanowiska. Mit: absolutnie nie. Zastanów się, jakie informacje z Twojego życiorysu i doświadczenia zawodowego mogą być pozytywnie odebrane w kontekście stanowiska pracy, na które aplikujesz. Nasze CV jest odpowiedzią na wymagania i oczekiwania pracodawcy. Im więcej informacji, tym lepiej. Mit: przedstaw swoje mocne strony i aspekty. Które będą kluczowe dla pracodawcy. Format pliku na nic nie wpływa. MIT. Warto zapisać plik w formacie PDF, dzięki temu będziesz miał pewność, że w Twoim CV na przykład nie poprzestawiają się sekcje, a rekruter nie będzie miał problemu z otworzeniem Twojego pliku. W życiorysie muszę wskazać wszystkie miejsca zatrudnienia. MIT. Życiorys opisuje nasze doświadczenie i jeżeli nie chcemy się chwalić jakimś miejscem pracy, możemy je pominąć. CV lubi liczby. Fakt, liczby porządkują informacje i mogą obrazować skalę, na przykład Twoich sukcesów zawodowych. Jeśli masz się czym pochwalić, to możesz ich użyć.